Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Będzie gorąco na całej ziemi. Ludzie ziemscy, ziemskim ludziom szykują na ziemi zagładę. Poprzez wiele stuleci na ziemi ciemne duchy, tak zwani ludzie, utkali sobie ziemski system tragedii oparty na mózgu produkującym rozum. Narzędzie, które jednostronnie służyło ciemnościom. To dlatego jest żądza władzy, chęć zysku, powodująca uzależnienie, dominacja nad drugim, dążenie do zła, brak uczciwości wzajemnej i wiele innych cech, które są bez powiązania ze szlachetnością. To antyteza człowieka, który jest duchowy. I gdy po II wojnie, tak zwanej światowej, bez nauczenia się byliście czegokolwiek, wzmocniona została eskalacja zła na całej ziemi. Całość sytuacji ziemian dziś na ziemi stała się tragiczna. Zanikło człowieczeństwo, czyli duchowość na ziemi do zera. Bez pomocy Pana Stworzyciela z ziemi bez możliwości było i bez możliwości brak jest z niej się wydostać jako świadomy duch. Ziemskiej duchowości groziła całkowita martwota. Tam, gdzie się wymusza rozumowymi czynnościami mózgu, tam brak ducha. Rola kościołów i religii doprowadziła was do grobowej wiary. Na całej ziemi powstały zależności wymuszone przez fałszywą ekonomię, politykę. Wymuszono zależności ziemskim prawem iluzorycznym, które kończy się w wielu przypadkach zbrojnym konfliktem, tak zwaną wojną. Zatruto edukację naturalną ziemian. Prowadzono fałszywe zależności. Zabijano naturę zdrowego człowieka na ciele i na duchu żywnością wzbogaconą chemią, zmienioną w naturalnym procesie genetyką. Szeroka forma chorób stała się ziemską tragedią opartą na osłabieniu naturalnego układu odpornościowego realizowanego na drodze poddawaniu skażonej żywności, wody i powietrza. Całość kontroluje naukowa medycyna grobowa, atakując was chemią. To wielki zakład ciemiężycieli od waszych narodzin po grobową deskę, którą i teraz wam też zabrali, zastępując chemią. Natura została celowo ograniczona poprzez chore zasady ciemnych ludzi. Wiele gatunków roślin, zwierząt wyginęło ostatecznie. Naukowcy służący ciemnym wymyślili środki i związki chemiczne, biologiczne w celu masowej zagłady ludzkości. To wszystko zmierzało do tragedii. Zostałoby na ziemi chore, liczebnie ograniczone stado ciemnych duchów rządzących się tylko rozumowo, wyzbytych całkowicie ducha i swoich uczuć. Horror trwającej trzeciej wojny na całej ziemi ma każdy na swoim podwórku. Całe społeczeństwo bierze w tym czynny, codzienny udział, zgadzając się na swoje bierne, mdłe i pasywne, gęsto materialne bycie. Bez duchowego życia, które jako jedyne ma sens i wartość dla człowieka, tak indywidualnie, jak i ogólnie ziemsko. Widząc, co mogłoby nastać, gdyby ziemskie duchy zostawić same, Pan Stworzyciel zaingerował osobiście i swoją armią żywiołów wypowiedział wojnę ciemnościom na całej ziemi. Ziemia jako front walki została zamknięta w świetlistym kręgu i Pana ogień wypala ciemności i jej formy fałszywe materialne. Żywioły agresywnie ruszyły do walki z wami i innymi, więc większość populacji zaniknie bezpowrotnie, co codziennie coraz mocniej się przejawia w różnych formach widocznych i mniej widocznych, lecz jasno się przejawiających również na was, ziemscy ludzie, bez uczuć. Żniwo potężne do zebrania, żniwo ciemności na całej ziemi. To jak wiecie, plon waszego myślenia, waszej mowy i waszych czynów z całego waszego bytu. Wynik dla was wysoce wyniszczający, który bez rozróżniania jest bogatych ziemsko czy ubogich w gęstą materię. Pozostaną czyste duchy ludzkie na ziemi, umiejący Pana wyczuć w Jego dziele, którym jest to stworzenie, oraz we mnie, Jezusie Chrystusie i Pani
Immanuel. Wszyscy inni systematycznie zanikają ze strachu, w bólu, w przerażeniu. Tak jak sami to czynili przez wiele tysiącleci. To wynik, skutek zwrotny waszego bycia. To Pana, Stworzyciela Sprawiedliwość, która dla was dziś jest zatraceniem ostatecznym. Apokaliptyczne objawienie.